Cześć, dzień dobry, jestem Silver, a to jest Magic for Fun. Witam Was w tym nowym, odświeżonym odcinku. Dlaczego odświeżonym? No, mamy nowy kadr. No i moi drodzy, dzisiaj właśnie chciałem przetestować ten nowy sposób kręcenia filmów. Myślę, że będzie ciekawy. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co o nim sądzicie, bo wymaga on troszkę dużo pracy, ale z drugiej strony według mnie będzie to wyglądało dużo ciekawiej, bo przede wszystkim będziecie mogli oglądać moją buźkę oraz jednocześnie to, co otwieram i moje reakcje na to. Więc myślę, że emocji nie zabraknie. Dzisiaj zajmę się otwieraniem tego nowego zestawu do Yu-Gi-Oh! Jest to zestaw, który nazywa się Legendary Dragon Dex. Trzy gotowe talie do gry i one są tak naprawdę dość competitive, żeby było śmiesznie. I mamy tutaj mnóstwo takich opłacalnych przedruków. Kart, które stały po 100 albo więcej złotych, po kilkadziesiąt złotych, no wszystko fajnie. No i jeszcze najważniejsza jedna rzecz, czyli skoro robimy nowy look filmu, to ja też muszę mieć nowy look, czyli przyodzieję się w coś, czym normalnie boję się chodzić po ulicy i teraz nie żartuję, tylko naprawdę w tym nie chodzę, a kupiłem sobie taką ładną czapeczkę. I nie, że jestem jakimś raperem, skatem czy cokolwiek, tylko po prostu czapka mi się podobała. I to jest cała zagadka za nią. I ona jest fajna ze względu na to, że lampa nie świeci mi w oczy. Nie razi mnie, a mnie zawsze potem bolą oczy, jak ja nagrywam, więc to jest spoko rozwiązanie. Tylko, że tak, nie mogę w niej nagrywać ubraną w ten sposób, no bo jak zrobię tak, to wy nie będziecie nic widzieć. Więc trzeba nie zrobić niczym aż z Pokémonów i zrobić tak. I można teraz złapać wszystkie najdroższe karty. Słuchajcie, dajcie się im pobawić tą czapeczką dzisiaj. Pewnie nie będę ubierał w kolejnych odcinkach, ale jak święto, to święto. Tak więc nie mam niestety dresów, no bo nie chodzę w dresach, mimo że mieszkam na Nowej Hucie. No, to wszystko. Aha, i dlaczego się boję w niej chodzić, tak? Znaczy nie boję się w niej chodzić, tylko są zawsze jaja, jak w niej idę, bo ja mieszkam, tak jak wspomniałem, na Nowej Hucie w Krakowie. Tam blisko Nowej Huty w Krakowie. No i tutaj po prostu są takie rzemeczki, które jak idziesz tak ubrany, nie daj Boże, masz na sobie jeszcze bluzę, taką zwykłą, to przychodzą, daj ziomek 20 zł, co, koledze mi pomoże, znaczy w sensie, żeby sobie odszedł. No i tak dość często mi się zdarzało, więc stwierdziłem, że nie chcieć w szafie, ale jak nagrywamy coś nowego, to równie dobrze można przecież się pobawić. Pamiętajcie, żeby skomentować nowy sposób montowania pod tym filmem. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, bo to naprawdę pomaga. I oczywiście subskrypcje oraz lajki na fejsie są mile widziane. Lecimy, moi drodzy, lecimy, bo to będzie długi, czuj odcinek, bo talie są naprawdę super. Więc ja przyznaję się bez bicia, że nagrywam to dzisiaj już chyba drugi raz, w sumie nagrywam trzeci raz. I na początku to miało 80 minut, potem 40, a teraz chciałbym to zamknąć w 20 minutach. No i co tu mamy? Legendarne talie smoków. Na froncie, jak widać, mamy Yugiego, mamy Dark Magician The Dragon Knight, nową kartę, którą zobaczycie, jest naprawdę silna i grywalna. Z tyłu widzimy, jakie są talie, czyli właśnie legendarne smoki Atlantydy. Bardzo fajna rzecz, która odnosi się do jednego z sezonów Yu-Gi-Oh!, gdzie mieliśmy do czynienia z kartami rycerzy, zaklętych smoki. Te smoki były, czy ci rycerze byli powiązani z legendą Atlantydy. Mega fajna rzecz. Dostajecie tutaj możliwość robienia bardzo nietypowych fuzji. Fuzji, które nie są tylko z kreaturami, czy tam z potworami, ale również z zaklęciami i pułapkami. Niespotykana nigdzie indziej rzecz. Macie cybersmoki. Cybersmoki są z drugiego sezonu Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX. Grał nimi Zane Truesdale, czy tam Hellkaiser Ryo. Albo po prostu Kaiser Ryo i on był jedną z moich ulubionych postaci z tego serialu, czy z tego animca po prostu. No i tak, mamy to talia na maszynach, fajna też na fuzjach, na Exizie, zobaczycie. Międzywymiarowe smoki, to jest sezonu Yu-Gi-Oh! Arc 5. Nie byłem jego specjalnym fanem, bo to już było takie udziecinnienie serii większe niż normalnie. Słuchajcie, mamy 5 potężnych smoków, które reprezentują jakiś tam wymiar w Yu-Gi-Oh! No i one, no ten dek umożliwia wam ich przywoływanie. Plus jest to taka podstawa do deku, który obecnie jest dość mocno grany, czyli do Pendulum Magician. Teraz jeszcze jest tylko zmianka o tym, że macie taką grę jak Yu-Gi-Oh! Duel Links. Jej recenzję macie u mnie na kanale, to jest gra na Androida i na iOS-a, czyli możecie pobrać sobie na smartfony i sobie pykać Yu-Gi-Oh! Gdy tylko chcecie. Bardzo fajna gierka swoją drogą. Tak jak wspominałem, nagrywam to już któryś raz, więc musicie mi wybaczyć, że pudełko nie jest zafoliowane. Zobaczmy jednak, co jest w środku. Znaczy, ja już wiem, ale są naprawdę mega karty, ludzie. No i tak, trzy talie. Jak widzicie, mamy promki na samej górze. Talia na Atlantydzie, talia na cybersmokach i pięciowymiarowe smoki. Pierwsza talia skupia się na Mrocznym Magu oraz kartach z nim powiązanych. No i teraz tak, dostajecie
Dark Magician the Dragon Knight, Apprentice Illusion Magician, Dark Magic Circle oraz Magician's Navigation i Eternal Soul jako promki. Te 5 kart są podstawą do składania obecnego deku na właśnie Mrocznym Magu, czyli na tym gościu. Dek jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o te karty, no to tak. Dark Magician Dragon Knight jest jedną z fuzji, która pozwala nam chronić nasze zaklęcia i pułapki. Jeżeli chodzi o zaklęcia pułapki, to one są bardzo ważne w tym deku, bo one pozostają na polu gry, przynajmniej te dwie, a te dwie są kluczowe. Ta pozwala wyszukiwać nam kart związanych z Mrocznym Magiem, ta przywoływać Mrocznego Maga i również wyszukiwać kart z nim związanych, ta również przywołuje Mrocznego Maga i innego dowolnego maga z naszego deku. A sama Apprentice Illusion Magician jest kartą, która nawiązuje do Dark Magician Girl, czyli tej najważniejszej żeńskiej postaci w Yu-Gi-Oh! W ogóle ever. No i ona cóż, pozwala się łatwo przywoływać, przywołuje Mrocznego Maga, plus jeszcze, znaczy wyszukuje Mrocznego Maga, plus jeszcze zwiększa atak naszych spellcasterów, czyli tych naszych magów. A sama z siebie była, kosztowała chyba ze 100, w sensie 100 dolarów, to jest bardzo dużo, bo była dostępna tylko w Shonen Jumpie, japońskim czaspiśmie o mandze anime. Te wszystkie pozostałe karty również bywały dość drogie, kilkadziesiąt złotych każda z nich stała w którymś momencie. Teraz dostajecie je wszystkie w jednym pakowaniu, więc bardzo opłacalny zestaw. Jeżeli chodzi o resztę talii, 3 Dark Magician, to jest bardzo fajna rzecz, no bo rzadko kiedy dostajecie trójkę czegokolwiek Yu-Gi-Oh! W jednym zestawie. Podstawa waszego deku, 2500 ataku, nic właściwie wielkiego nie robi, ale ma interakcję z olbrzymią ilością kart. Dark Magician Girl, którą wcześniej widzieliście, 2 razy Magician's Rope oraz Magician's Rod. Są to karty, które po pierwsze albo wyszukują zaklęć związanych z Mrocznym Magiem, albo pomagają go przywołać, przy okazji stanowią poświęcenie pod część naszych efektów. Skill Dark Magician, karta z przeszłości gry, która również pozwala nam wyszukiwać Mrocznego Maga, wstawiać go łatwo na pole gry. I teraz 3 legendarne smoki. Legendary Knight Timaeus, Legendary Knight Critias oraz Legendary Knight Hemos. Każdy z nich nie może być normalnie przywołany, musi być specjalnie przywołany przez efekt karty Legend of Heart, która to wymaga poświęcenia jakiegoś wojownika, wtedy oni wchodzą na pole gry i rozumiecie, oni mają dość silny efekt, nie będę ich tłumaczył, bo ten film trwałby naprawdę długo, ale musicie im wierzyć. To są rycerze, którzy byli zaklęci, smoki, jeżeli chodzi o jakie smoki, zobaczycie za chwilkę, one są w postaci kart zaklęć, taki myk. No i cóż, oni trzej mogą się jeszcze łączyć, takiego typa, Timaeus the Knight of Destiny, on jest mega ciężki do przywołania, no jest dość silny, bo jest nietykany przez efekty kart i zawsze ma najwyższy, czy równy najwyższemu atak na polu gry. Ale nie dali go tego zestawu. Tu się pochwalę, że mam jeszcze oprócz niego 3 tych rycerzy Atlantydy w wyższych rzadkościach. Ładnie wyglądają. Legenda Serca wraca póki co do talii. No i całą resztę to już są takie dodatki tutaj naprawdę. No bo macie tak. Breaker the Magical Warrior, Magician's Exemplar, to jest fajny reprint, również przydatny w dekach opartych na magach Big Shield Guarda, bo to deck Yu-Gi-Oh! Oraz 2 razy Absolute Crusader. No i właśnie, Legenda Serca, o której mówiłem, pozwala nam przywoływać tych legendarnych rycerzy. The Eye of Timaeus, the Fang of Critias oraz The Claw of Hamos, to są te 3 specjalne karty fuzyjne, które pomagają się łączyć naszym stworom, znaczy inaczej, robią fuzję samych siebie z, na przykład z Mrocznym Magiem czy Mrocznym Czardziejką, ten z pułapkami, a ten z zaklęciami. I powstają specyficzne fuzje. To jest inaczej w ogóle niedostępne w Yu-Gi-Oh!, żeby kiedykolwiek inaczej się łączyło coś z kartą zaklęć. Takie fuzje będziecie mieć, jest naprawdę dużo tutaj. Przejdziemy do niej za chwilę. Reszta to support do Mrocznego Maga, czyli Dark Magic Curtain, Dark Magic Inheritance, które kosztowało, mimo że było commonem, 6 dolarów, bo było short printowane. Illusion Magic, Dark Magic Expanded, Thousand Knives oraz Dark Magic Attack są wyszukiwalne z Eternal Soul. To niszczy wszystkie zaklęcia, a to niszczy jakąś kreaturę, jakiegoś potwora. Swords of Riven Light, Reinforcement of Army oraz Pod of Duality. To wszystko są reprinty, które kiedyś stały jakieś większe pieniądze. Teraz na szczęście są dzięki temu zestawowi dużo bardziej dostępne. Podobnie jak Dark Renewal, Mirror Force, Crash Card Virus oraz Tyrant Wing. Crash Card Virus swoją drogą kiedyś stało chyba z 1000 zł za sztukę, bo było mega potężne i miało troszkę inny efekt niż teraz, bo został eratowany ten efekt i było mega rzadkie. Te wszystkie karty pułapek również tworzą fuzję. No i teraz tak, jeżeli chodzi o same fuzje, to mamy tak. Amulet Dragon, on robi sobie, on powstaje z połączenia Mrocznego Maga i The Eye of Timaeus, z kolei z połączeniem z Dark Magician Girl powstaje Dark Magician Girl The Dragon Knight. Możemy też przyzwać w tym deku Mrocznego Paladyna,
Doom, Virus Dragona, Mirror Force Dragona, Tyrant, Wing Dragona, one powstają z tych tutaj kart, jak widzicie. No i na końcu oczywiście karty, które przesunowane są z Hamusa, ale one nie są jakieś takie mega specjalne. Macie na przykład Time Magic Hammer i tak dalej, Red Eyes, Black Dragon Sword. Ogólnie pierwszy raz w życiu widzę zestaw DGO, który ma tak rozbudowany ekstra deck, faktycznie jakąś strategię. Ten konkretny deck mi się najbardziej podoba i po prostu on stanowi podstawę do budowy deku opartego na samym mrocznym magu. Tak więc pierwszą talię mamy z głowy. Połóżmy ją tak. Druga talia. To jest talia oparta na cybersmokach. Cybersmoki, jak już wspominałem, to są maszyny. I możecie robić ich fuzje oraz excizy, czyli te takie czarne karty. I dostajecie w promkach Chimera Tech Mega Fleet Dragon, Chimera Tech Rampage Dragon, Cyber Dragon Infinity. Dostajecie również Cyber Pretland oraz Cyber Network. I to są karty, które... To są karty, które są wymagane w deku na cybersmokach po prostu, obowiązkowo. Ta sama karta była jakieś mega ciężko dostępna, była sekretnie rzadką kartą. Widzieliście, jak ją otwierałem na tym kanale. To jest nowa karta. Nowa karta, która pomaga pozbywać się m.in. potworów Link i przywołuje się przez poświęcanie właśnie sporów z całego pola, czyli na przykład możecie zjeść przeciwnikowi jego karty i dzięki temu stajecie wielkiego stwora. Przy okazji zrobicie pewnego sensu removal. A to jest po prostu support. Fajne karty. Tu już nie ma, nie są aż tak mega opłacalne, znaczy nie wiem, ile to stoi, bo to jest mega dobre, ale te nie są jakieś kosmicznie drogie już, bo były reprinty. Tu macie od razu extra deck na początek, no i to są karty, które łączą się w jakiś sposób z cybersmokami, stanowią połączenie dwóch smoków, jednych, trzech smoków i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu Cyber Dragon Nova. Cyber Dragon Nova jest o tyle przydatny, że stanowi jakby core tego deku obecnie. Jest to Xyz, który wymaga dwóch potworów maszyn na poziomie 5. I tam oczywiście łączy się efektami z cybersmokami. Bardzo fajna rzecz, wcześniej ciężej dostępna, no i dobrze ją przedrukowali, tę kartę. Teraz mamy trzy cybersmoki oczywiście. To jest podstawa tego deku. Cyber Dragon Dry oraz Cyber Dragon Spy. To jest w ogóle mega śmieszne, ponieważ jak Amerykanie to wymawiają, to tak sobie łamią języki. Oni w ogóle nie czają, że to jest z niemieckiego i czytają Sway, Dray. Jakie Sway, Dray? Spy i Dry. Cały ten archetyp w ogóle nawiązuje troszkę do języka niemieckiego. Tak czy inaczej, one pomagają Wam łączyć, znaczy uzyskiwać więcej cybersmoków na polu, na przykład dostają to odpowiednie imię oraz pozwalają robić odpowiednie poziomy, czyli poziom 5. Teraz mamy również trzy Cyber Dragon Core. To również karta sportująca, która pozwala przywołać cybersmoka. Proto Cyber Dragon. On po prostu otrzymuje imię cybersmok. Cyber Wali posiada trzy odpowiednie efekty, które dobierają kasę, blokują ataki i odzyskują karty z grobu, wracają na top deck. Cyber Phoenix to jest po prostu karta, która sprawia, że nie można wybierać maszyn jako efekty zaklęć pułapek. Cyber Smoki, jakieś tam inne jeszcze, Cyber Letanin, to są po prostu silne karty. Podobnie jak maszyna Fortress, ona była kartą ultra rzadką, obecnie jest przedrukowana, była mało dostępna, dobrze ją przedrukowali. Macie duży support do maszyn, do fuzji, na przykład bardzo Overall Fusion, fajnie, że dwa razy Power, bo to karta była dość ciężko dostępna, była troszkę drogawa, a to jest specjalna fuzja, która jest kluczowa tego deku, bo ona łączy jakieś maszyny ze sobą, tworzy tę fuzję, czyli tą fioletową kartę oraz podwaja atak tej karty. Czyli jak macie potwora z 4000 ataku, taki jak na przykład jest Cyber and Dragon, wasza najpotężniejsza fuzja, to on będzie miał 8000 ataku. Z tym, że z końcem tury otrzymujecie damage równy atakowi stwora. Czyli normalnie byście przegrali na przykład albo coś. Natomiast można to jakoś potem wyłączać. Evolution Burst to jest odpowiednik ataku cybersmoka, niszczy kartę na polu. Cybernetic Fusion Support, również wsparcie dla fuzji oraz dwie jeszcze Cyber Plant. To są karty, które są podstawą tego deku, tak naprawdę core'y musicie mieć na trzech sztukach i w tym zestawie dostajecie. Teraz mega dobre reprinty, czyli trzy Mirror Force, Drowning Mirror Force, Quaking Mirror Force oraz Storming Mirror Force. Każda z nich była kartą sekretnie rzadką. Sama Quaking Mirror Force kosztowała do niedawna ponad 100 zł. One wszystkie były dość drogawe, no i są bardzo dobre. Super, że dostajecie trzy od razu w zestawie, trzy różne. Cyber Shadow Guard oraz drugi Cyber Network, żeby zakończyć talię. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, deck nie na żarty.
Według mnie jest naprawdę silny i to jest najlepsza talia turniejowa z nich wszystkich, najbardziej odpowiadająca temu turniejowemu oryginałowi. No i można faktycznie fajnie to potem rozgrywać bardzo łatwo, minimalnym kosztem. No i trzeci dek, jak tam czas? 15 minut, 17 minut, no jakoś tak. To jest na międzywiarowych smokach, czyli na tym ostatnim sezonie Yugiego. Dostajecie nową kartę od razu, Odd Eyes Pendulum Dragon. On nie jest jakiś, a właśnie, jeszcze muszę powiedzieć o potworach Pendulum. One są po części potworami, a po drugie są zaklęciami. Możecie umieszczać je w specjalnych strefach i uzyskiwać efekty dzięki ich skalom. Będzie o tym poradnik, nie mam teraz czasu tego tłumaczyć, nie o to chodzi. Możecie poglądać ich obrazki, są fajne. Tak czy inaczej, Odd Eyes Pendulum Dragon. Odd Eyes znaczy się Arc Pendulum Dragon, bo Odd Eyes Pendulum Dragon to jest to i zostaje nowy art, podobnie jak wszystkie pozostałe międzywymiarowe smoki, czyli Dark Rebellion Exis Dragon, Clearwing Synchro Dragon, Starving Venom Fusion Dragon. To są właśnie te cztery międzywymiarowe smoczki. Wszystkie mają nowe arty, wszystkie są dość silne, potężne, mają 2500 ataków, w większości z nich poza tym. No i cóż, można o nich powiedzieć, on chodzi o to w tym deku, żeby je sprawnie jakoś przywołać. Ułóżmy jakoś tak po ludzku, żeby nie były takie rozwalone. Dostajecie również Supreme King Dragon Dark Rebellion, są odpowiedniki. Podobnie jak Supreme King Dragon Clear Wing oraz Supreme King Dragon Starving Venom oraz on gdzieś tu jest, Supreme King Dragon Odd Eyes. To są jakby ich mroczniejsze wersje, które odpowiedni tam sposób się przywołuje. Poza tym uzupełniacie swój ekstra deck o inne wcielenia od Ice'a oraz dostajecie tutaj, nie wiem, czy z reprint, czy pierwszy druk, karty Performapal Gatling Ghoul. Ona jest całkiem sympatyczna po prostu. Co w ogóle jest ciekawe z Performapalami, to ta nazwa jest ocenzurowana, bo ona w japońskim nazywa się Entermate, tylko że, czyli połączeństwa Entertainment oraz Mate, rozrywka i kumpel. Tu jest mniej więcej to samo znaczenie, tylko że chodziło o to, że nie chcieli mieć słowa połączenia Enter oraz Mate, bo to oznacza w pewnym tam tłumaczeniu, że wchodzić w kolegę, wiecie o co chodzi. Takie jajka, dosłownie. Tak więc dostajecie drugiego Odd Eyes Pendulum Dragona i ja sobie to ułożę, bo to wygląda strasznie chlujnie. O, teraz lepiej. I dostajecie cały deck złożony na Pendulum Dragonie, czyli Odd Eyes Persona Dragon oraz Odd Eyes Phantom Dragon. To były wszystko promki, chyba Shonen Jumpowe, które teraz pierwsze zostały przydrukowane. Odd Eyes Mirage Dragon podobnie. No i karty do Performapali. Ja ich specjalnie lubię, także daruję sobie omawianie. Dostajecie Noble Dragon Magician, to jest jedna z kart, która gra w obecnym top endeku, Noble, Pendulum Magicianach, oraz kartę rytualną Odd Eyes Gravity Dragon. Karty rytualne przyzywa się poprzez używanie, jak ta nazwa wskazuje, kart zaklęć rytualnych, czyli gracie takie coś, Odd Eyes Advent, poświęcacie odpowiednią ilość poziomów potworów i przywołujecie tego gościa. Sky Iris jako pole, karta pola oraz Terraforming, żeby to wyszukiwać. Spiral Flame Strike, no bo to jest atak od Ice'a, jest silny. Duels Alliance, to jest karta, na którą chwilkę się zatrzymam. Ona kosztowała też chyba ponad 100 zł, bo była kartą do niedawna sekretnie rzadką. To dostajecie reprint na 2 sztukę jako komona. Pozwala nam wyszukiwać odpowiednie skale Pendulum. Pendulum Impenetrable, Pendulum Storm oraz Pod of Riches i Odd Eyes Fusion. Odd Eyes Fusion też ostatnio już nie stoi tak dużo, ale stała 50 zł. Potem spadło na 20, a potem na 10. Ale to zawsze była karta sekretnie rzadka, teraz jest commonem. No i dostajecie Pendulum Switch, Pendulum Reborn oraz Echo Oscillation. Ten deck nie jest według mnie jakiś specjalnie dobry, natomiast dajecie fajne te karty, fajne karty, wiecie, do ekstra deku, te tutaj mieniące się. Ale można go dość porządnie rozbudować i zrobić z niego najlepszy deck obecnego meta. Tylko że to wymaga trochę inwestycji, ale można. No i tak według mnie, jeżeli miałbym zdecydować, który z tych deków jest najlepszy, to ułożyłbym je takiej kolejności, myślę, tutaj. Czyli byłby na pierwszym miejscu Cyber Dragon deck, bo jest po prostu najbliższy oryginałowi. Apprentice Illusion Magician, czy tam w ogóle Dark Magician deck, no bo tu macie dużo fajnych reprintów, chyba najbardziej opłacalny z nich wszystkich deck, oraz Clear, znaczy oraz ten pięciowymiarowy deck, no bo po prostu jest i macie fajne karty do ekstra talii. No i tyle.
Moi drodzy, koniecznie piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej formie przedstawienia treści. Myślę, że była ciekawa. Film trwał jakieś 20 minut. Może to jakoś skrócę, chociaż podejrzewam, że nie bardzo. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Tak jak mówię, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Wpadajcie na Facebooka, subskrybujcie kanał, lajkujcie ten film. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia niebawem. Cześć!